Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto i Retropolis i dziś nareszcie pokazuję wam czwartą postać, którą jest naukowiec. Na wstępie powiem tylko tyle. Naukowiec jest jedna z tych postaci, którą nie dosyć, że nie za bardzo lubię. To nie potrafi nią grać, jeszcze gorzej niż z kupcem. Jeśli dobrze pamiętacie, w kupcu na Easy chyba 16 farm mnie już zmiotła. No więc może być ciekawie. Wiem tylko tyle, że jest on pod używanie kart umiejętności, czyli kart specjalnych, takich niebieskich z różnymi efektami typu bomba, czy inne parę. Szczegóły zobaczycie już w grze. I na wstępie jeszcze tylko dodam, że jeśli nie uda mi się odblokować przywódcy tego, czyli to jest akurat chyba nawigator dzisiaj, następny odcinek prawdopodobnie będzie powrotem do budowniczego albo generała. Ale dobra, póki co standardowo lazwy jednak wydaje mi się być najspokojniejszy ze wszystkich. I zobaczmy, co oferuje sobą właśnie ten, no, naukowiec. Jego trybu specjalnego w sumie nawet nie wiem, czy grałem. Może tak, może nie jestem pewien. I ty właśnie dlatego nie powiem, nie grałem, grałem, bo nie wiem. Ale dobra. Jedno co mogę... patrzcie jakie fajne. Fajnego mogę powiedzieć, okej, czyli jeśli używam karty, czy mocy, to on się transformuje w coś innego, zobaczmy jak to działa. Nawet nie wiem, jak to do końca działa, co to jest. Okej. Czyli to jest po prostu zadaj jedno obrażenie i nałóż coś takiego, co się nazywa elektron. Jak ma 3 elektrony, to zniszczy wszystkie elektrony na nim i zadaj 20 obrażeń. Fajne, ale... nie wiem. Nie jest najlepsze może, ale wezmę to. I... aha, no tak jak myślałem, się przemienił po prostu. Ze zwykłego szczurka w mutanta. I w sumie zmarnuję tą kartę, bo nie potrzebuję niczego. Strażnicy standardowo, dobra, szybko idź tam, tak. Waste, jak to działa? 60 zł, przez następne 10 sekund dostawaj kartę złomu, czy tam skrapu, jak złotek zwał. Za każdym razem, kiedy zagrasz kartę niebieską, czyli kartę szkilów. Okej. Najpierw to, teraz tak. I znowu laborat, czyli szczur laboratoryjny. Ciekawe po prostu zastosowanie słów, bo nie dosyć, że po pierwsze co w sumie jest to zwykły szczurek i jest w laboratorium trzymany, to tak jeszcze mówi na obiekty doświadczalne często. Ale dobra, co my tu damy? Mamy poziom przywódcy. No, w sumie moim zdaniem to będzie dobry wybór, żeby kilka poziomów zdobyć. Znacznie to ułatwi pracę nad, jak to się nazywa, no, wybieraniem odpowiednich szkilów. Teraz tak, to i mam coś fajnego. Nie, też nie. Zasadzka, dobra. Mam mutanta, jego na razie dam tam, bo nie czuję, żeby był potrzebny wcześniej. I jako, że chcę zobaczyć, jak działa ten cały skrap, to muszę użyć tej zasadzki na jakimś przeciwniku. Bo widziałem, że tam się przyjmie w jakiś aloe, czy jakiś stop, czy coś, ale nie jestem pewien, co to jest. Okej, dobrze, więc zobaczymy na początek, o co chodzi. Kolejny on, a to jest Ratron, Scout Ratron, 1 na 30. Okej. Dobra. Czyli jak zginie, to dostajemy efekt, który jest, czyli 3 dodatkowe karty podczas przetasowania następnego. I jeden ten cały scrap. Okej. Powiem szczerze, fajne nawet. Jednak może wezmę. I może to być błąd, ale wezmę dodatkowego laborata, bo jednak czuję, że te mutanty 33 na 44 mogą być dosyć dobrym póki co wyborem i domek, żeby jakoś przytrzymywać tą armię. Chociaż nie ukrywam, tak powinienem się pewnie skupić na szkilach bardziej niż na armii. Dobra. Idę z tamtej strony, nagroda, jakaś karta fajna może? Serio, domek? Dobra, nic lepszego nie ma, no co niech będzie. Oczywiście, że dostałem skrapa, bo co innego mogłem dostać. I na dodatek labrata. Powiem wam szczerze, naprawdę to nie jest komfortowe, muszę czekać kilkanaście sekund, żeby zobaczyć, jak to będzie działało.
Aloy za 20 daje 30 zł. Czyli mówiąc plus 10 do złota to się dostaje i tyle. No nie najlepsze, ale... No Labrata, wyprzemienita mutanta, to jest akurat super, dobra? I co my tym razem mamy? O... Po 60 sekundach z jednym jeszczur, zdecydowanie. Mutant to... I przetasujemy. Kolejny Labrat. I tak... Zboże. Natomiast Labrata ja samego w sobie raczej nie będę wyrzucał. Bo najpierw się to jest... No, delikatnie mówiąc, strata. Okazji na zdobycie mutanta, nawet jeśli muszę przetasować. Dobra, idziecie tam od razu. O, słowa karta wojska, tutaj nie mogę, bo... A, ja powiem, co to by było, bym dostał za 100 zł tego doradca, ale nie mam. Teraz karty wojska czy karty umiejętności? Karty umiejętności nie za bardzo lubię, powiem wam szczerze, ale... Wezmę to, bo to jednak się trochę kombi z tym, kim gram. To już było. Nie mam czego zasadzka przydać na pewno. I przy okazji, co to za karta? O! Mówiłem, że tego nie lubię, a powiem szczerze, teraz trafiłem na jedną chyba z lepszych. W ogóle ze wszystkich możliwych. Więc dobra. Mamy strażników, mamy waste, mamy garncarstwo. Znaczy to oczywiście garncarstwo, reszta jeszcze poczeka. Chociaż nie, dobra, miód to. I nie wiem, czy dam radę z waste'em. Chociaż pewnie powinienem waste'a, potem miód. I błąd. Czy cokolwiek z tego potrzebuję? Tak szczerze to nie, ale wezmę bombę, żeby dostać chociaż tego Aloya. Kolejny mutant, to już oni idą na tą stronę, bo jednak czuję, że ta strona sobie jeszcze spokojnie może poradzić. Jak na razie nie jest zbyt trudno, więc powinniśmy być w stanie to zwyciężyć. I dobra. Jedna karta, poziom przywódcy, ale stać połowy złota. Ile mamy? 200. Dobra. Jak będzie. Więcej poziomów przywódcy, powiem wam szczerze, nie będę brał. Okej. Odrzuć swoją rękę, plus jedną kartę z każdą odrzuconą, czyli po prostu wymień rękę, ale nie no. To może być ciekawe. Nie wiem do końca, jak by to konkretnie miało działać, ale wiecie no. Lubię testować. Więc... Po prostu postawmy to tu. I mamy kupca. Miejmy nadzieję tylko, że ten kupiec będzie miał coś wartego uwagi. Aha. Po prostu szczur, który jak zginie, to nakłada ten efekt elektrona. Szczerze powiem, chyba to nie jest warte uwagi. Natomiast zdecydowanie muszę mury kupić. Bez nich to nie mam szans na nic. Dobra. I idą. Zaraz tylko zarzucić zasadzkę, będzie spokój. Dziękuję bardzo. I zaraz 20 zł z skrapów w sumie. Dobra. A. Co to za mikstura? Okej. Okay. Ciekawa sprawa, ale gdzie tego nie użyję. Odrzuć 3 karty, jeśli... Nie ma takiej wartości. Bo nawet jeśli odrzucę te karty, to będzie 40, 30, 3, znaczy 20, 20, to jest 80. Więc niestety nie. Ale wezmę... Alchemię. Zamienić ser i te dwa aloje w coś innego. No, moim zdaniem było warto. Ja właśnie... Tak, zepsułem. Może zamiast używać tego, mogę użyć tego i by był spokój. A tak, niestety przegrana. To jest jedno wielkie znamienie.
Trzeba powtórkę zrobić, bo ja tak tego nie zostawię. Nawet ulepszenia pierwszego nie zdobyłem dla niego. Ja po prostu to przeczułem, że tak się to skończy. Ale dobra. Starczy tego marudzenia, narzekania. Lecimy jeszcze raz. Miejmy nadzieję, że tym razem z lepszym efektem. Okej. Chałupa na początek oczywiście. I teraz tak, ile potrzebuję? Potrzebuję 20. Mogę już to szczerze zarzucić. To prawda nic to nie daje, ale no przynajmniej już będę miał skrapa na później. I mutant standardowy, teraz zboże. Przemieszujemy. To garncarstwo w sumie powinno być pierwsze, jak zwykle zapomniałem o tym, ale... No już trudno się mówi. Ej, czy ten skrap jest aż tak tego warty? Jeszcze pół minuty... Nie, odpuśćcie sobie skrapa. I tak, garncarstwo, ser, waste i lecimy dalej. Najpierw póki co chyba nagenerować dużo kasy, żeby potem przy pierwszym handlarzu wykupić wszystko, co się da i mieć spory spokój. Dobra, przymieszamy. Są strażnicy, jest labrat, okej, super. A, karty jakieś ciekawe? To nie mogę. O, market. Tutaj market, tutaj domek i 20 złota, nie no market. Jeden na wszelki wypadek się opłaca, będę mógł zawsze łatwiej nowe karty sprawdzać. Więc tak. Zboże, ser, strażnik i labrat, którego zaraz przemienię oczywiście w mutanta. I znowu karty, które dużo nie robią, ale... Po prostu są. A użycie ich w sumie redukuje ten, jak to się nazywa. Dobra, kinisów teraz. No, redukuje czas odnowienia umiejętności, więc okej. Jego znowu wezmę, bo może się przydać. Mur. I więcej nie biorę tym razem na jednego laborata, spróbuję zagrać. Dobra, używaj się, żeby szybciej się ten wszystko zrobiło. Dobra. Scouting Kratron tutaj nie będzie ci potrzebny. Garncarstwo i mur postawię w tym miejscu, może to być błąd, ale... No ale tak. Doradca albo wiadomo, oczywiście, że doradca, dostaliśmy... Robin Hooda, który moim zdaniem jest super, 50% większy zasięg dla wszystkich jednostek dystansowych. Chciałem w sumie nie tylko dystansowych, co... tych tylnych chyba. A jeśli na skorpion to nie zadziała, na budowniczy ma szkoda. Bo jednak taki skorpion z takim bonusem... byłby super. I przy okazji naprawa. Zdecydowanie... bardzo opłacalny no, sprzęt ten naprawdę będzie. I tak, kolejny Ratron, żeby tutaj cokolwiek było. Market z tej strony, bo tam mam mur, więc może jest mniejsza szansa na to, że stracimy marketa. I teraz tak, co będzie pierwsze? Oczywiście tamto, ale... Nie, ale muszę akurat tego laborata przerobić na mutanta, bo jednak oni są póki co tym, co trzyma moją obronę. I muszę przyznać... Po tym, co tutaj teraz zobaczyłem, jestem pewien, że... Nie grałem w tryb przywódca plus na właśnie... Wcześniej nigdy na tym gościu. A jeszcze ten labrat tutaj, czy ten mutant? Nope. Mamy tutaj dwóch i trzech strzelców, na razie wystarczy. Oczywiście nie mamy niczego, bo nie dotrwał na 10 fali. Brawo ja. Odwróć swoją rękę, zadaj 30 obrażeń za każdą dorzuconą kartę. Będzie ryzykowne, ale w krytycznych sytuacjach mogę teraz się uratować dzięki temu. Więc i tak będzie głównie karta, która będzie mi zalegała na ręce i nic więcej. Patrzcie, jaki mam teraz piękny zasięg. Chyba poznałem jednego z fajniejszych przywódców. Znaczy nie przywódców, tylko tych doradców dla mnie. Połączyć to dajmy na to z tymi, jak to się nazywa. Starymi longbow ratami, którzy i tak mieli zasięg na ponad jeden mur. Oj, no to wtedy oni by strzeli do wszystkiego. Albo to takie, chyba to się nazywało mortar raty, czy jakoś tak, oni mieli moździerze, bardzo potężna jednostka tylko. No niestety własnych też pomału mordowała. Ale dobra, mniejsza z tym nie będę tutaj się może rozpowiadał na temat rzeczy, których jeszcze nie mieliście okazji doświadczyć. Dobra. Usuń kartę.
Stracić złoto. Nie, no stracić złoto. Jak mówiłem, chociaż te kilka. Generator? Bateria? Jak ona działa? Okej. Nawet nie wiem do końca, jak to ma działać, ale okej. Okay. Laboratorium. Jedna karta, z dwóch kart umiejętności co 120 sekund. Nie, wezmę chałupę, bo szczerze nie mam miejsca na to nawet. Dobra, to nawet niepotrzebnie chyba czekałem. Ale dobra. Na razie wezmę w ten sposób. Tak, tak, bateria. I to jest dobra. Proszę to. Handlarz. Mamy coś fajnego? O, to zdecydowanie. I kolejny mur. Teraz mnie nie stać na nic. A miałem taki fajny plan. Ale dobra, zdążę i tak. Zdążę i tak to zrobić. Po pierwsze to, po drugie. Niech będzie to. I teraz tak. Dostaliśmy parę tych skrapów. I przy okazji poradziliśmy sobie z problemami. Oczywiście skrapa pewnie nie zużyję, ale no. I teraz tak. Ulepszenie, czy kolejny domek? O, oczywiście, że domek. Market. Co my tu mamy? Ponownie to coś. Szczerze wezmę. Nie jest może jakiś potężny cokolwiek, ale... ale wezmę. Okej, okay, idzie tam bossów. A nie mamy obrony żadnej prawie. Zagalopowałem się chyba z tym wszystkim. No. Strasznie ciężko teraz cokolwiek tak naprawdę. A kasy jak nie było, tak nie ma. Dobra, mogę chociaż tutaj. Dobra, jest chociaż tyle. No proszę bardzo, chcę bossa dobić prawie. Super. Chociaż tyle. I teraz tak, no, kolejny domek muszę stawić, nie ma przebacz. I to... tutaj postawię znowu to, z tamtej strony bym chciał wierzyć też czymś, szczerze potem dać. A na obecny moment tak widzę, że wszyscy mi giną i prawdopodobnie przegram. Ich tam jeszcze jest. Dobra, i co my tu mamy? Ekspansję albo jedną z legendarnych kart. Dobra. Nie. Szczerze, ze wszystkich rzeczy to będzie takie najbardziej chyba dobre w sytuacji krytycznej. I teraz 6 kart dodatkowych. Oczywiście nie dostałem pewnie niczego, co może mi pomóc. Z tej strony tylko coś idzie? Nie. Okej. Więc proszę tutaj o pomoc. Niestety nie ma niczego, co by mogło pomóc. Więc tak, ser. Nie ma kolejnego sera, więc nie ma co. Waste. Static. I znowu chyba zepsułem. Tak. Znowu zepsułem. Najlepsze jest to, że mam tylko jeden rzut. Co i tak. No, dobiję jednego, ale drugiemu nic nie zrobię. Taka mina. Chyba nie było Retropolisu. W sumie dzisiaj mogę wyjątkowo powiedzieć. Bo jest jeszcze zwykle niż. Znaczy wcześniej niż zwykle. 5:30. Tak. Wiem, że to jest niezdrowe i w ogóle, no ale niestety dzisiaj tak wcześnie wstałem. Miałem parę ważnych spraw i w ogóle. Ale dobra, przynajmniej mamy pierwsze ulepszenie. Dostaliśmy jakieś fajne rzeczy. Okej. Więc tak. Kartę jednostki, która sama w sobie chyba nie jest niczym szczególnym, ale daje bonus plus 1 do wszystkich obrażeń od kart umiejętności. Jednorazowe plus 10 do obrażeń kart umiejętności w ręce i
przez następne 15 sekund za każdym razem, kiedy zagrasz kartę umiejętności, plus 5 tymczasowych obrażeń do kart umiejętności. Wszystkich. No, jak mówiłem, gościu polega mocno na umiejętnościach, ale... Ja go całkowicie nie ogarniam. Tak więc póki co z takim może obrazem mojego nieogarnięcia was zostawię tym razem krócej, bo jak mówiłem, godzina jest taka, że no gorzej niż zwykle po prostu, więc po prostu dziękuję bardzo, no i mam nadzieję, że następny odcinek będzie lepszy i mimo wszystko, że wam się podobało oczywiście, no i trzymajcie się, hej hej.